Dzień dobry, chciałam oficjalnie ogłosić, że mój foodbook 2.0 jest już dostępny w sprzedaży. Jest to mój przewodnik kulinarny, który do końca tygodnia 24 marca włącznie będzie dostępny w cenie jedynej w historii promocyjnej, czyli 39 zł. Możecie też go dostać w pakiecie z audiobookiem, gdzie opowiadam o moim stylu gotowania. Także jeżeli macie ochotę na inspiracje jedzeniowe i kulinarne, to lećcie do opisu po link do sklepu internetowego. A teraz życzę Wam miłego oglądania. Dzień dobry, oficjalnie witam Was prosto z Farmers Market. Jest 8:30, w naszych żyłach płynie już kawa i będę dzisiaj robić zakupy na domowe gotowanie. Także dzisiaj zabieram Was ze sobą przez cały dzień. Oczywiście bonusem są przepisy i my lecimy na shopping prosto od farmera. Wierzcie mi albo nie, ale to jest nasza kolacja i będzie wspaniale, pysznie, cudownie. Żeby był balans w życiu, to dokupujemy rzeczy tutaj. Jezu, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. W końcu mam kuchnię, w której mogę zrobić cooking show. Słuchajcie, wstałam dzisiaj o 6:30 na poranną jogę, specjalnie dla Was. Chciałam, nie no, śmieję się oczywiście, zrobiłam to dla siebie, ale po prostu mieliśmy Farmers Market, więc chciałam wcześniej pójść sobie na tę jogę. Pierwszy raz tak wcześnie i to było cudowne. Jednak jechać rowerem przez miasto o poranku to jest magiczne. Farmers Market super, więc to, co chciałam rzec, to, że minęło już ładnych parę godzin od wstania, to jest najwyższy czas, albo nawet już past that time, żeby zjeść śniadanie. Dzisiaj na śniadanie, słuchajcie, kupiłam to piękne cudo. Są to liście amarantusa i będę je robić tak jak właśnie moją klasyczną zieleninkę, po prostu na patelni z wodą, potem z odrobiną tłuszczu i doprawiając solą, pieprzem i pewnie sokiem z cytryny albo z limonki. Mam tej resztkę i dzisiaj sporo będzie z jednej strony tych rzeczy farmerskich, ale też rzeczy, które już są w lodówce i bardzo się cieszę, bo to idealnie pokaże mój styl gotowania, to jak ja dopasowuję swój jadłospis do tego, co właśnie jest w sezonie, co jest dostępne, ale też do tego, co trzeba po prostu zużyć. Więc tutaj mam jakąś resztkę koperku, która się dzisiaj przyda. Mam kuskus ugotowany wczoraj i oczywiście będą do tego jajka na miękko i kiszonka i posypka. Więc taki po prostu klasyczek w moim stylu. No i właśnie, to idealnie oddaje właśnie mój styl gotowania, czyli to wszystko, czym dzielę się w foodbooku. Zadawaliście mi sporo pytań właśnie o to, jak zbudowany jest ten przewodnik, no właśnie, bo to nie jest książka kucharska z gotowymi przepisami. Są tam inspiracje i przepisy, ale one są też bez dokładnych miar, bo to jest inspiracja i instruktaż do tego, żeby samemu improwizować i gotować. Na podstawie właśnie tego, co macie w domu, na podstawie tego, na co macie ochotę, też w takich ilościach, jakie potrzebujecie, i trochę uczyć się swoich smaków i produktów. Ale pierwsza część e-booka jest taka stricte teoretyczna, instruktażowa, więc wszystkie moje wartości i powiedzmy zasady, które filtrujecie oczywiście przez siebie, i potem model, wzorek, czyli mój patent na budowanie posiłków. No, to tak, jeśli chodzi o wstęp. Cała sekcja w e-booku jest poświęcona śniadaniom, bo uważam, że jestem w tym naprawdę całkiem niezła, ale dzisiejszy obiad też będzie typowy, karolinkowy, także jaram się. Nie ma tej większej filozofii, po prostu ją umyłam, znaczy ją czy jego, nie wiem. Wrzuciłam na patelnię już same liście z odrobiną wody i jak mi się to wszystko obkurczy, to jeszcze dodam trochę tłuszczu już na zimno. Doprawiłam solą, pieprzem, do tego sok z cytryny i za sekundę będzie dodatek gotowy. To jest niesamowite, jak te liście się kurczą, więc akurat trochę się bałam, że będzie za dużo.
Tu za chwilę wskoczą jajka na 6 minut, no i robimy bowla. Prawie bym zapomniała, że kuskus warto odgrzać, a ja nie lubię brudzić rzeczy, więc to też jest bardzo w moim stylu. I wrzucam ten kuskus tutaj na boczek. Zaraz go rozgniotę, dodam trochę wody i wszystko odgrzejemy po prostu w jednym naczyniu. Limonka, oliwa. Mamy to, moi drodzy. Jak się nagrywa, wszystko zajmuje 3 razy dłużej, ale nie było aż tak źle, jest 10. Siadam do mojego śniadania, jajka wyszły super. Mamy oczywiście kiszonkę, przyprawy, posypki, koperek. Wszystko zgodnie z regułą. Jak to się mówi? Jest takie powiedzenie. Wszystko zgodnie ze sztuką. Ze sztuką, którą sama wymyśliłam. Zgodnie z zasadą, koperek jest wszędzie. Justyna już wie, że jak się kroi koperek, to nie unikniemy go. Natomiast ja jestem przeszczęśliwa. Wygląda to pięknie. Są wszystkie kolory tęczy. Zacznę od kiszonki dla glukozy. Jest przepyszna. Nie robiłam jej sama, ale jest cudowna, bo tutaj wszystko jest u lokalnych producentów, dostawców. To jest tutaj piękne. No i co? A, sprawdzę może ten amarantus, tego amarantusa. Bo pojęcia nie mam, jak to smakuje. W życiu tego nie jadłam. Bardzo fajne. Bardzo neutralne. Myślę, że mogłabym jeszcze troszeczkę docytrynić. Ale ma super strukturę. Jest trochę bardziej włóknisty niż szpinak, ale zdecydowanie lżejszy niż jarmuż. Dla mnie bomba. Uwielbiam. Pycha. A propos tego, co mówiłam o koperku. Pozdrawiam. Nie wiem, co sądzę o tym kadrze, ale po pierwsze chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest super dzień na plaży, bo jest pochmurno i paradoksalnie po prostu w ciągu dnia między 11 czy nawet 10 a 16 nie da się tutaj wytrzymać na plaży, no jak wszędzie latem, można powiedzieć, więc jak jest pochmurno, to można spokojnie wysiedzieć, a słońce i tak opala, więc to jest ogromny plus. A druga rzecz jest taka, że pojawiło się dużo pytań a propos e-booka, czy jest on też dostosowany dla wegan, jak to jest z tymi etykietami, więc e-book jest w 90% tak naprawdę roślinny i wszystkie zasady, które tam daje, można zastosować w 100% roślinnie. Jedyna taka sekcja, gdzie jest nabiał, czyli jajka i masło, to są śniadania. No masło, wiadomo, można wywalić, jajka, no to przy większym, można po prostu przykombinować troszeczkę i pozamieniać, ale tam rzeczywiście te jajka są praktycznie w każdej propozycji. Natomiast reszta, cały system budowania miski, bowla jest roślinny. Pojawia się tylko mała wzmianka właśnie o sardynkach, które są totalnie opcjonalne, ale możliwe, że dzisiaj się pojawią tutaj w filmie. Także tak, moi drodzy, bardzo proste, bardzo plant-based, nazywam troszeczkę plant-based plus. Wszyscy są mile widziani i bardzo się cieszę. Mogłabym zostać na tym hamaku, szczerze mówiąc, ale jest trochę pracy do zrobienia, więc zaraz zobaczymy, czy praca będzie tam, czy praca będzie w kawiarni, ale wyjdziecie ze mną. To jest ten moment, kiedy wiem, że Karo z przyszłości mi za to podziękuje, a mianowicie ugrilluję sobie warzywo na lunch i po prostu jak wrócę, o ile wyjdę, się okaże, to ono będzie gotowe, więc nastawiam piekarnik na 180 stopni, będę grillowała mojego ukochanego fenkuła. Jeszcze go tutaj nie grillowałam, więc zrobię go w takiej bardzo klasycznej formie z rzeczami, które mam w domu, bez jakiegoś szczególnego meal prepu, więc kroję go w plastry, oliwa, sól, pieprz, wrzucam na jakieś pół godziny i jest gotowy. Także easy peasy. Jeśli chodzi o te łodygi, to ja na przykład polecam wrzucić je do gotowania, nie wiem, fasoli czy zupy, żeby dały trochę smaku, a sam koperek no, przyda się jako listek, czyli jako koperek, jako posypka do naszego jedzenia. Już go trochę zużyłam, ale myślę, że i tak to, co zostało, jeszcze wykorzystam. Proste jedzenie. Zaszalałam i dodałam jeszcze tymianek i to wszystko leci do pieca. Mały backstage dla Was, czyli jak powstaje statyw w domu. Powiem tak, ta praca na pewno rozwija moją kreatywność. Dobra, wyłączam tam tego pana piekarnika i wychodzę z tego domu. Mówiłam Wam o tym w inspiracjach, że wszędzie jeżdżę rowerem, to jest moja strzała. Ale teraz czas na spacer.
wszędzie, dosłownie wszędzie jeżdżę rowerem, więc pomyślałam sobie, że poruszam się trochę na nogach i pójdę do kawiarni, która jest na wzgórzu, więc i tak bym tam nie podjechała. Jak widzę to, co mnie czeka za chwilę, to no nie, no pięknie, naprawdę pięknie. Weszłam pod górę po to, żeby teraz schodzić z górki. No, no super, to było, to była bardzo mądra trasa. Nie bez powodu mówi się, a raczej badania pokazały, że osoba, która chodzi, lepiej myśli. I doszłam właśnie do wniosku, że o wiele lepiej mi się vloguje, kiedy jestem sama. Mówiłam o tym chyba w Dubaju, bo rano byłam jakaś taka zawstydzona. Lol, to trąbnięcie było do mnie, więc może jednak będę szła trawą? W każdym razie mówiłam, że rano byłam trochę zawstydzona. I dzisiaj nie powiem całego zdania, bo po prostu te domy są tak piękne. A jak jestem sama, to czuję się znacznie bardziej komfortowo nagrywając. Jest to bardzo interesujące. Czas na kawkę. Z ciekawostek mogłam przyjść tędy całkowicie płasko. Zrobiłam to. Boże, jak tu pięknie. Widzicie te piękne domy. To jest tak cudownie i spokojnie. Dobra, finalnie zabrałam Was na spacer śladami pięknych domów i widoków. Bardzo mi to pasuje. Mam nadzieję, że Wam też. I ciekawostka jest taka, że strasznie odkąd byłam w Kalifornii w zeszłym roku, uwielbiam domy, które są wyłożone ciemnymi, grafitowymi albo czarnymi panelami. Uważam, że to jest przepiękne. Nie no, to jest po prostu fototapeta. Dziękuję, dziękuję, że mogę tu być. Flat white z mlekiem makadamia. Też tylko potwierdzam, że to, co mówiłam w inspiracjach, jest prawdą. Wygląda to perfekcyjnie, naprawdę perfekcyjnie. Fun fact jest taki, że flat white został, no nie wiem czym pierwszy raz zaserwowany i wymyślony, ale z tego co wiem nazwany w Australii, więc tym bardziej dumnie piję tutaj tę kawkę. Jest to po prostu mleczna kawa i u nas flat white, cappuccino, latte, każdy ma jakieś osobne zasady. Tutaj jest po prostu flat white, duże lub małe. Także taka ciekawostka. Zobaczcie, kto do mnie przyszedł, zakupocholiczka. Nie no, żartuję, żartuję. Ale fajnie jest mieć znajomych w okolicy przy okazji flatmate'ów. Przyszła moja operatorka, więc mamy ciekawsze kadry. Ja zamykam laptopa, bo mój głód woła mnie z powrotem do domu, więc lecę zrobić bowla. Widzimy się w kuchni. Z tych oto cudownych części składowych powstanie nasz pyszny ekspresowy bowl. Witam z powrotem w moim cooking show. Spełnia się moje ogromne marzenie i chciałabym chyba mieć taką kuchnię z takimi możliwościami. W każdym razie wróciłam do domu i słuchajcie, dosłownie w kilka minut powstaje ten posiłek, dlatego że mam, uwaga, też bardzo w moim stylu, czyli ryż z chyba nawet przedwczoraj, który po prostu odgrzałam na patelni. Mam fenkuła, o którym pomyślałam wcześniej, więc to kolejna ważna zasada z mojego życia, czyli jednocześnie wykorzystuję resztki, ale też trochę myślę do przodu. Ale uwierzcie mi, to się dzieje już naturalnie, jak macie wprawę. Mam dzikie sardynki ekologiczne, które kupiłam na miejscu. Do tego lokalna kapusta kiszona. Jeszcze więcej koperku i tego koperku jakby z fenkułu. Mam limonkę też już rozkrojoną, sól, pieprz i też sardynki są w oliwie z oliwek, więc to wszystko tworzy nam kompletnego bowla. Jaram się. Jest, moi drodzy, godzina 13:15. Więc myślę, że idealnie i cudowne jest to, że właśnie przy jakimś takim minimalnym pomyślunku można bardzo wiele tych dań, które ja jem na co dzień, po prostu przygotowywać w chwilę. Myślę, że to był mały fenkuł. Ja też, nie wiem czy widzieliście, znaczy widzieliście, pod koniec dorzuciłam do pieca orzechy włoskie i dzięki temu mam taką swoją posypkę bez konieczności robienia posypki. Tych orzechów jest dosyć sporo, nie wiem czy je wszystkie zjem. W każdym razie fenkuł nam się bardzo elegancko zgrillował, więc ja tutaj jeszcze wszystko sobie wymieszam i myślę, że przez to, że był mały, to na spokojnie go zjem w tej oto porcji, także piechotki. I co teraz? Mamy tutaj naszą cudowną zalewę i ja nią po prostu obleję bowla. Że tak powiem, tłuszczu nie szczędzę. I już tęsknię za zaopatrzeniem od Olini. Olini jest partnerem foodbooka i towarzyszy mi przy każdym posiłku. Nie tylko oliwy, ale też octy i zakwasy, więc już niedługo będę z moim pełnym arsenałem. W każdym razie to na koperku
na wierzch, pięknie to wygląda. I po raz kolejny zgodnie z zasadą koperkową, koperek już jest wszędzie, na pewno wszędzie na moich rękach. Wezmę sobie, ojku, wezmę sobie widelec i tutaj mamy właśnie też chyba koperkową kapustę kiszoną lokalną. W ogóle fun fact jest taki, że byliśmy w sklepie i jedyne kapusty kiszone były z Polski, więc to było interesujące, ale tutaj na szczęście przez to, że jest takie promowanie lokalności, to jest bardzo dużo małych rzemieślników, którzy robią przepyszne rzeczy, przeróżne przetwory. Na górę limonka albo cytryna, ale akurat mówię, mam, chciałam powiedzieć, otwartą limonkę, rozkrojoną limonkę, więc tak, pieprzu nigdy nie jest za dużo. Myślę, że odrobina soli na tego fenkuła, ale też, żeby nie przedobrzyć i proszę Państwa, voila, ból życia. Czego chcieć więcej, moi drodzy? Jest białko, jest warzywko, jest zboże, jest zero waste, jest lokalność, jest kiszonka, zieleninka, posypka. Czas sprawdzić, czy moja ekscytacja była zasadna, ale robiłam takie połączenia 1588 milionów razy, więc wiem, że to jest dobra opcja. A wstawka dodatkowa jest taka, że moim wiodącym napojem od ostatnich 5 tygodni jest woda kokosowa, którą sobie nawet minimalnie rozcieńczam z wodą, żeby może była ciut mniej kokosowa i starczała na dłużej, ale jest to cudowny sposób na nawodnienie. Nie powiem, że rekomenduję to wszystkim, po prostu ona jest tutaj dostępna, bardzo powszechna, lokalna i przepyszna i cudownie orzeźwiająca i właśnie nawadniająca w tym klimacie o tej porze roku. Ale mały hołd tutaj dla wody. No i sprawdźmy, co ja tutaj wymyśliłam. Najpierw oczywiście kiszonka. Fajna jest to kiszonka, chociaż powiem szczerze, nie ma jak polska kapusta. No przede wszystkim ciekawi mnie, jak wyszedł ten fenkuł. Boże, kocham te odgłosy w tle, to jest takie piękne, będę za tym tęsknić. No nieważne. Super fenkuł. Trochę jest taki crunchy. Bo nie powiem, był trochę stary. Ale do tego orzeszek. Pyszka. Chciałam powiedzieć, że nie jem sama, ale moja współlokatorka dzisiaj swój własny jadłospis prowadzi, ponieważ mój jest za zdrowy, ma za mało glutenu i za mało majonezu. Justyna zjada inne resztki, dokładnie. Może pokażemy, żeby było, że też masz w sobie ten gen resztkości. Nie raz, że coś jesz, a dwa, że też jesteś odpowiedzialna tutaj za wykańczanie. Mój bowl jest boski. I cieszę się, że mam towarzystwo jeszcze przez chwilę. Justyna mówi, że życie jest boskie. No, wyglądasz jakby było. Ja będę mówić za ciebie, bo mam mikrofon. Justyna, ej, poczekaj, ale tego kurczaka wsadziłaś tam? Boże, ale jesteś super. Justyna zawinęła Kolesława z wegańskim kurczakiem we wrapa. Ostatniego wrapa. Naprawdę wytresowana i będzie go teraz podsmażać. Justyna jest ziomem. Dosłownie 3 minuty później wóz zaparkowany, a ja lecę na plażę. Cała prawda o surfie w Byron, czyli 1500 osób na jedno miejsce. Jestem na plaży, jest wspaniale i korzystam z każdej wolnej chwili, dlatego że moje dni tutaj są policzone i ja po prostu kocham słońce. Jednocześnie nie mogę się doczekać, że wrócę do wiosennej aury, do naszego wspaniałego kraju i będę mogła przeżywać nadejście lata ponownie, więc jest to wspaniałe. Jeśli chodzi o plany na dzisiaj, to powiedzmy, że próbuję coś popracować. Wiadomo, w słońcu na plaży wychodzi to gorzej, ale tak jak Wam powiedziałam, korzystam sobie w miarę możliwości i zastanawiam się, czy zostać tutaj do zachodu słońca, czy iść na jogę kundalini, bo powiem Wam, że byłam po raz pierwszy w zeszłym tygodniu i ta praktyka woła mnie od dawna. Dajcie znać, czy jesteście z tym zaznajomieni, czy może ktoś z Was praktykuje i macie jakieś sprawdzone miejsca, do których chodzicie, albo jakieś źródła online'owe, z których korzystacie, bo ja byłam pierwszy raz tydzień temu i jestem bardzo ciekawa, co może mi dać ta praktyka, także zobaczymy, jaką decyzję podejmę. Tak czy siak wrócę, bo Justyna ma jakieś nagrania i będziemy robić grilla na kolację. Nasza nowa zajawka. Więc wysyłam Wam bardzo dużo słoneczka i życie jest piękne. Powinnam zrobić dzisiaj tytuł Moje inspiracje miesiąca w praktyce. To jest mój cudowny bidon. Żałuję, że nie powiedziałam o tym kalendarzu, bo też jest fantastyczny. Tak wygląda moje biuro, czyli właśnie kalendarz, notes, picie i widok za miliony dolarów.
nie mam mikrofonu. Podjęłam decyzję o jodze, więc jadę na mojej strzale. I Boże, zaczyna się złota godzina, wszystko jest takie piękne. By the way, Justyna ma teorię, że złota godzina powinna trwać cały dzień, a ja uważam, że totalnie nie, bo wtedy byśmy jej nie doceniali. Kocham poranki, kocham końce dnia, czyli właśnie złotą godzinę, ale też doceniam to, że to jest wyjątkowy moment. Dajcie znać, jakie macie filozoficzne opinie na ten temat. Udało się. To tam. Taki oto piękny świat, a po jodze jeszcze piękniejszy. Honey, I'm home! Jak bardzo czekałaś na mnie od 20 minut? Myślę, że bardzo, a to nawet od godziny. No, ale... Niestety... Myślałam, że Karolina mi zrobi grilla w momencie, kiedy ja będę robić nagrania. Ale niestety marzenia się nie spełniają czasami. No dobra, ja to wrzucam, gotuję. Ja tylko powiem do kamery, że plan był taki, że Justyna ma nagrania, a ja wracam tutaj po cichutku o 19:05 i robię kolację, a że Justyna nie miała nagrania, to czekała na mnie po prostu głodna w chacie. Nie wiedziała, czy może coś ruszyć, bo przecież święty vlog. No właśnie. Więc finalnie jest 19:30 i nic nie jest zrobione. Także tak jak wam mówiłam, robimy grilla z genialnym burgerem Impossible, którego też jadłyśmy wczoraj. Grillujemy warzywka z Farmer's Market, ja zaraz zrobię sosiki i Justynie się poprawi humor, bo się naje. I to będzie wspaniałe. A ja stoję przed pustą deską, bo jestem totalnie bezużyteczna. A ja mam warzywka. O, jakie ready. Piękne. Zobaczcie, o Jezus. Dobra, idę położyć to na grilla. A je pokroiłaś po to, żeby się szybciej zrobiły? Cukinie? Nie, to papryki. Tak. Żeby się łatwiej jadły. Mhm. Słuchajcie, nasze warzywa już się tutaj węglą, także trzymajmy kciuki, że zrobią się szybko, by atmosfera pozostała sympatyczna. Ja jej chyba zamknę, wiesz? A, zamknij, tak. No. Drodzy Państwo, jest bardzo ciekawie. Byłam na bardzo fajnej jodze i mówię też do Justyny. Justyna ma mikrofon, więc może skomentować. To było w tym miejscu, gdzie byłam tydzień temu i tam jest taka mała szala, taki w zasadzie namiot jogowy i to prowadzi taki bardzo śmieszny pan i było super. W sensie to jest taka praktyka, którą czuję, że chciałabym rozwijać. Nie da się tego opisać, no ona się jakby wywodzi z tradycji tantrycznej. Ale to są po prostu bardzo silne ćwiczenia oddechowe z mantrami przy różnych asanach. Ona nie jest raczej wymagająca fizycznie, ale no ja na przykład mam tak, że bardzo mnie ruszają te niektóre pranajamy, że właśnie, nie wiem, gdzieś mnie zakuło tutaj, gdzie mnie przed chwilą uderzyłaś szafką, dokładnie w tym miejscu i miałam takie, czy pękło mi płuco? Dosłownie, w sensie on powiedział, że w ogóle yoga kundalini musi być, czy musi, nic nie musi, ale jest zalecane, żeby była robiona zawsze pod nadzorem. Bo to jest jednak bardzo taka powerful praktyka. No więc tak, zmieniając temat bardzo pięknie. Mamy tutaj chipotle sos pani Justyny, mamy tutaj musztardę, mamy tutaj jogurt i mamy opcję musztarda z jogurtem albo chipotle z jogurtem, albo oba. I ewentualnie, znaczy to chyba zrobię musztardę, wyjem to chipotle co jest, tam jest jakaś resztka, a zrobię musztardę, jogurt i kopereczek. To brzmi dobrze dla mnie. Tobie nie barbecue. Zalecam kokosowego jogurtu, to jest w ogóle super jogurt, bardzo dobry skład. Mamy tutaj taki ładny, lokalny sos barbecue i ja go zjem. Dajcie znać, sos jogurtowo-musztardowy czy sos barbecue? Czy tak jak Justyna macie awersję do kokosowych, nabiałowych kokosowy? Klimatów? To tylko kokosowa właściwie woda. Kokosowy może być tylko kokos. Żona mówi, że grill zgasł, a tutaj już wszystkie goodies są gotowe. Mój chlebuś. Bosko. Twój atrybut. Słuchajcie, specjalnie dla was nawet przetarłam stół. Jest sosik koperkowy, jest sosik resztka chipotle, jest masełko do kukurydzy i to jest cultured butter lokalne ze znajomej farmy, dosłownie. Sól, pieprz, sos barbecue dla koleżanki. No i zaraz się będzie działo. Świetnie. I można sobie wziąć warzywka, tak? Tak. No dobrze, te papryczki są życiem, następnie jeszcze te papryczki, ta-da-dam. Na razie sobie wezmę może jedną kukurydzę, dobra? Proszę. Może jedną taką większą, bo raczej dwóch nie zjem, bo lubię, ale bez przesady.
jeszcze dodatki i wiosłujemy. Tak, moi drodzy, prezentuje się kolacja. Uważam, że zacnie, pięknie, cudownie. Tak prezentuje się alternatywna kolacja, też bardzo pięknie. Musztarda. Jeszcze musztarda, więc... barbecue razem. Czy to polski grill, czy to australijski grill, tego nie wiemy, ale jest pyszne. Kanapka. Zrobiłaś sobie burgerka? Mhm. I siedziałaś tam, co tam zrodziłaś? Po prostu burgera z sosem? Mhm. No i no, chleb to i ty fenomenalne. To... No pyszne, no. Czasami jest fine dining, a czasami jest kotlet w budce. Ta papryczka. No to tak dobra jest, dobra, ja jem, już nie, żartowałam z tym, że nie jestem głodna. Drodzy Państwo, ten vlog dobiega końca. Dodam jeszcze, że idąc za inspiracją koleżanki po mojej lewej, dołożyłam sobie kawałek chlebka, żeby troszeczkę podbić jeszcze pyszność tej kolacji. Zapomniałyśmy zrobić sałatę, bo miała być sałata z pomidorkami i winegrę, ale no, zdarza się najlepszym. I co? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam, że mój e-book kulinarny, mój przewodnik kulinarny Foodbook 2.0 jest już dostępny w sprzedaży i do końca tygodnia jest na niego promocja. Szczegóły znajdziecie w opisie. Bardzo jest mi miło, że tu jesteście i że tak ochoczo oglądacie moje filmy po powrocie, szczególnie te jedzeniowe, które chyba wszyscy bardzo lubimy. Trzymajcie się ciepło, coraz cieplej w Polsce i do zobaczenia. Pa!